Cześć, z tej strony Dominika, karta wstępu. Witajcie na kanale Craftvena. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak stworzyć taki folder na zdjęcia z wykorzystaniem wodospadu dynamicznego. Na samym początku przygotujemy sobie wodospad, w zasadzie jego mięsień, i do tego celu będzie nam potrzebny pasek papieru o wymiarach 11x29,7, czyli w zasadzie z kartki A4 musicie odciąć te 11 cm i już będziecie mieć ten pasek. Będą nam także potrzebne maty na zdjęcia o wymiarach 11x11 cm, możecie je wyciąć właśnie z papieru skrapowego, oraz 4 maty białe, mogą być z cieńszego papieru, i na tym później będziemy naklejać właśnie do papieru kraftowego i na tym będą zdjęcia. Ten pasek, który sobie wycięliśmy, ustawiamy sobie oczywiście pod kątem prostym i bigujemy kolejno na 3 calach, 3,5, 4, 4,5 i 5 calach. Oczywiście tutaj, jeśli chcecie w centymetrach, macie w opisie. Papier kraftowy jest bardzo, bardzo sztywny, więc najważniejszą rzecz, jaką teraz zrobimy, to wszystkie te zgięcia dobrze zbigujemy, dobrze wygładzimy, pozginamy, powyginamy, i to będzie nasza taka podstawa do tego, żeby mechanizm wodospadu dobrze działał. Teraz możesz sobie także dociąć właśnie te maty na zdjęcia, i żeby one tak ładniej wyglądały, żeby było widać, że to jest na zdjęcia, możesz sobie użyć stempli. A do odbicia właśnie stempli bardzo będzie przydatna na przykład taka tablica do stemplowania. Moja jest z tych mniejszych i ona jest od Tonic Studio, Tima Holca. Ten stempelek jest z Agaterii, myślę, że możecie po prostu się skontaktować z Martą, jeżeli byście taki chcieli, i on będzie na pewno na zamówienie. Do odbitek stempli używam takiego tusza od Archival. I to jest bardzo fajny tusz, którym możemy właśnie operować nie tylko po papierze, ale także po folii, po pleksji. On jest wodoodporny, permanentny, nie reaguje nam z innymi mediami. I generalnie, jeżeli nawet lubicie kolorować stemple, to polecam sobie właśnie odbijać takim tuszem odbitki, bo jeżeli będziecie je kolorować na przykład akwarelą, no to on w ogóle nie będzie reagował. Więc nic Wam się jednocześnie nie rozmyje. Te maty na zdjęcia, które widzicie, będę sobie kleiła na klej Magic. Nada się też wspaniale klej Eco Scrapbooking, ale mam naprawdę jego już resztki i wolałam sobie zostawić go jeszcze tak do innych prac. Ale Magic tutaj bardzo też się fajnie spisze i na pewno będziecie zadowoleni. Ważne tylko, żeby dobrze z nim pracować i tą końcówkę odpowiednio zaginać, wtedy on się nie będzie rozlewał i, wiecie, wybuchał. Jedną matę mam już przyklejoną, widzieliście, w jaki sposób to robię. Ważne, żeby właśnie ten klej sobie jeszcze rozprowadzić palcem, żeby on na pewno po całej tej powierzchni został rozprowadzony. I tak jak tutaj widzicie, muszę sobie tak po prostu delikatnie to zgiąć i tylko na ten jeden paseczek nakładam ten klej, rozprowadzam go dokładnie i przyklejam kolejną. Przy kolejnych matach bardzo ważne jest, żeby odpowiednio spasować maty, bo musicie pamiętać o tym, żeby po prostu one były równiutko, symetrycznie spięte, żeby nam nic nie wystawało, żeby też było to po prostu estetyczne. A jak widzicie, każdą jeszcze matę muszę sobie tak mega dobrze przejechać tą nożykiem do bigowania, po prostu muszę dobrze wygładzić sobie. Ten wcześniej wspomniany paseczek właśnie sobie skleiłam i będę go potem przyklejała do tej ostatniej, najmniejszej części, która jest pod ostatnią matą, ale zanim to zrobię, jeszcze sobie nakleję właśnie arkusz z papieru skrapowego. Wcześniej Wam właśnie podawałam wymiary, tutaj też widzicie je, i chcę po prostu, żeby to było takie, wiecie, ładne, elegancko, żeby wszystko wyglądało, żeby też ten papier kraftowy tak nie przytłaczał tego projektu. Tu właśnie na tą ostatnią część, do niej właśnie będzie przyklejany ten pasek papieru i później będziemy boki tego wodospadu właśnie sklejać ze sobą, w zasadzie do naszej bazy folderu. I tutaj sobie tak mniej więcej zaznaczam, gdzie powinien się ten pasek znaleźć, żeby odpowiednią ilość kleju nałożyć. Kiedy mam już nałożony klej, no to sobie przyklejam oczywiście ten pasek i muszę tutaj kontrolować odległości, bo zależy mi na tym, żeby po każdej stronie było tyle samo.
I kiedy już sobie przyłożyłam to, delikatnie to przygniatam, w następnej kolejności mocniej dociskam. Ważne jest to, żeby właśnie nie dociskać od razu tak mocno na samym wstępie, no bo jak się po prostu coś nam przesunie, no to jeszcze mamy możliwość przesunięcia tego papieru po tym kleju, a jak to dociśniemy mocno, to to już tego niestety nie mamy. I musimy pamiętać też, żeby ten pasek dobrze właśnie wygładzić, w szczególności po boczkach, żeby dobrze tam się wszystko spasowało. Maty na zdjęcie są ponaklejane, więc teraz sobie wzięłam taki arkusz z papieru A3. Mam taki fajny 300-gramowy papier satynowany i właśnie on jest w formacie A3 i stwierdziłam, że mi się fajnie tutaj nada do tego projektu, dlatego na samym początku biguję sobie na tak 15,1 cm. Oczywiście on już jest docięty do długości 21 cm. Tutaj jest lekki błędzik, jeśli chodzi o to pisanie ołówkiem, więc sugerujcie się tym, co jest jakby po napisane przeze mnie już tutaj w filmie. I następne bigowanie sobie robimy centymetr dalej, czyli 16,1. I kiedy już to mamy zrobione, to na drugiej stronie musimy sobie odznaczyć te 15,1 cm i dociąć, żeby po prostu dopiero wtedy były równe te kartki. W następnej kolejności sobie docięłam papier, ten z dużego bloczka, on mi super pasował i ten ścinek, który w zasadzie został mi po docięciu papierów, wykorzystuję sobie po prostu na grzbiet, idealnie tutaj wchodzi. Dosłownie każdy paseczek jest tutaj wykorzystany, bardzo to lubię. Oczywiście musimy sobie tutaj jeszcze wygładzić wszystko i kiedy mamy to zrobione, zabieram się też za wyklejenie środka. Tutaj podobnie, wzięłam też duży arkusz, przecięłam go w odpowiednich rozmiarach, mieliście go wcześniej podane, te wymiary w sensie. No i ten mały ścineczek, który został, daję na środek, żeby też nie było pusto i biało. Bardzo fajnie to wygląda, ponieważ tutaj ten papier jest jakby całością, delikatne przedłużenie tym paseczkiem, ale myślę, że naprawdę super to współgra, tym bardziej, że te papiery z Christmas Market są naprawdę słodkie. Całość mam naklejoną, więc sobie jeszcze to wszystko wygładzam, żeby ten klej się dobrze rozpracował. I tutaj już będziemy zaczynać kleić wodospad. Możecie sobie oczywiście zapauzować, żeby przeczytać ten długi tekst, który tutaj napisałam, ale myślę, że tutaj są też ważne informacje. I przy naklejaniu tego wodospadu, no to widzicie, najważniejsze jest dobrze rozprowadzić ten klej i jeszcze sobie paluszkiem go wygładzić. A później musicie oczywiście te malusieńkie prostokąciki bardzo, bardzo dobrze rozgnieść, rozpracować. To nie jest oczywiście do tego stopnia, żeby Wam się zaraz porwał papier, ale pamiętajcie też, żeby sobie nie próbować otwierać tego wodospadu, kiedy ten klej nie złapie. Tutaj oczywiście to jest film, więc widzicie, jakby to się działo natychmiast, ale pamiętajcie, żeby tego nie ruszać i żeby to sobie zaschło, bo po prostu Wam się przerwie papier pod spodem i całą bazę będziecie musieli od nowa robić, więc no nie chcemy tego. Tutaj zastanawiałam się, jak wykorzystać właśnie tą stronę i stwierdziłam, że właśnie można tutaj wsunąć zdjęcie, ale można też ponacinać jakieś karteczki i umieścić tam na przykład życzenia, więc w ten sposób wybrnęłam z tej sytuacji. Jeśli chodzi o okładkę, to pomyślałam sobie, że na pewno będzie musiała być jakaś wstążka Old Fashion Ribbon, a że mam właśnie takie fajne wstążki w kolorze bodajże cukierkowy róż, chociaż on tutaj tak delikatniunio wygląda. I do tego jeszcze Old White bodajże wstążka super się właśnie sprawdziła do tego projektu, bo pięknie współgra z tymi papierami. Bardzo lubię warstwowe projekty, dlatego docięłam sobie kolejny arkusz i tutaj właśnie jak widzicie baza jest biała, a ten arkusz dodałam kraftowy. Nie chciałam, żeby było za mocno brązowo, dlatego sobie pomieszałam te dwa kolory. Myślę, że to naprawdę fajnie wyszło i też Wam daje takie nowe światło, że nie zawsze wszystko musi być kraftowe albo białe, tylko można to też połączyć. No i tutaj jak naklejam sobie tą taśmę, którą swoją drogą jest właśnie w sklepie Craftvena, to muszę sobie zostawić taką przestrzeń, żeby ta właśnie wstążka weszła pomiędzy te taśmy, bo to będzie taki mój separator, jednocześnie ta wstążka nie będzie uciekała, a z drugiej strony będzie to fajnie podtrzymane i nie będzie wylatywała z tego, no nie? Mam taki fajny wykrojnik choineczek i sobie pomyślałam, że go wykorzystam, a że mam właśnie bardzo fajny kolor Lindy z takiej mgiełki, która jednocześnie połyskuje
daje taki bardzo fajny efekt, a nie jest jednocześnie za mocna ta zieleń. Jeszcze ją pochlapałam białą farbką i w ten sposób uzyskałam takie choineczki. Tutaj już sobie też wykorzystałam taką serwetkę, przecięłam ją na pół i wykorzystałam właśnie z jednego arkusza, tego większego, takie bardzo fajne banerki i na tym właśnie buduję kompozycję, używając jednocześnie tych choineczek. Dodaję także taśmę dystansową, dodałam także bileciki z takiej efemery, jak już mogliście na pewno zobaczyć. I dodaję także koronkę, oczywiście jej nie może zabraknąć, dlatego są tu aż dwa rodzaje w sumie. Ta kremowa koronka jednocześnie wygląda jak takie śnieżynki, więc bardzo fajnie nawiązuje do tych serwetek pod spodem, do tych serwetek, które się pojawiają na banerkach w kolekcji Christmas Market i jednocześnie jest jeszcze tutaj, więc myślę, że to bardzo fajnie sobie nawiązuje. A tutaj już możecie zobaczyć, jak wykorzystuję primowe kwiaty z kolekcji właśnie Christmas Market i one, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę cudnie wyglądają. Bardzo je lubię za tę delikatność i za to, że nie są aż takie duże. I tutaj rzeczywiście mi bardzo fajnie współgrają w tym projekcie. Tutaj jeszcze zaraz zobaczycie, że sobie dodam jednego różowego kwiatuszka, w zasadzie różyczkę, bo jakoś tak mi brakowało czegoś na dole. A już teraz w zasadzie projekt jest skończony, dokładam tylko takie detale. Używam żwirku, który właśnie nakładam za pomocą takiego szpikulca. Bardzo ostatnio lubię korzystać ze szpikulców, a nie z pędzli przy nakładaniu żwirków, a to dlatego, że po prostu go jest łatwiej doczyścić, no a pędzli już niestety trochę poświęciłam, bo zapominałam je wkładać do wody i się mi niestety zniszczyły. No szkoda pędzli, dlatego szpikulce są lepsze. No i jak widzieliście, nakładałam je też żwirek za pomocą kleju, więc teraz na pewno dużo jeszcze tego kleju mi zostało, więc sobie wykorzystuję tę chwilę i posypuję jeszcze brokatem, żeby mi ewentualne takie niedoskonałości przykryło, ale też żeby dodało tego błysku, no bo na kwiatkach się także pojawia ten brokat. A już tutaj możecie zobaczyć mix wędki w akcji, moje ulubione kabaszony różnej wielkości, takie półokrągłe i jeszcze są tam serduszka. Kabaszony możecie śmiało przyklejać na zwykły klej, ja po prostu miałam niby pod ręką tego Magica, ale już mi chyba się go nie chciało po prostu otwierać, więc sobie użyłam właśnie kleju na gorąco. No i jeszcze bardzo fajna sprawa, to są takie perełki od Primy, Fantasy bodajże, Fantasy 3 czy Pearls 3 i Fantasy to się nazywa. W każdym razie pamiętajcie, że wszystkie rzeczy wykorzystane w tym projekcie są podane w opisie do filmu. Zresztą ostatnio tak nie robiłam, a powinnam w sumie teraz sobie tak myślę, żeby przypominać o tym, że właśnie wszystkie użyte produkty są zawsze podane w opisie do filmu. I taka, widzicie, przypominajka w lewym górnym rogu. Zbliżamy się do końca tego projektu, dlatego chciałabym Wam serdecznie podziękować za ten czas spędzony razem. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się podobał. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć go w pełnej okazałości, jak on się prezentuje. Jeżeli Wam się podobał ten film, będziemy wdzięczni za komentarze, za łapki w górę. No ale oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, no to zapraszamy Was serdecznie. Co wtorek i co sobotę pojawiają się tutaj filmy. W poniedziałki są także live'y, nowe kraftwenowe z Martą, tak więc naprawdę dużo się tutaj dzieje, dużo inspiracji stąd wyciągniecie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, Dominika, karta wstępu.